O ruinie i życiu towarzyskim po zmierzchu. W pewnym sensie mam się ku ruinie. No to jest taka skłonność, a nie chcę dociekać skąd się wzięła, ale to bynajmniej nie rujnuje życia towarzyskiego, taka skłonność, bo nawet włócząc się po ruinach można poznać kogoś nowego i prowadzić intrygujące życie towarzyskie. W dodatku może to być ktoś, kto się zna na XVI-wiecznych karczmach i to naprawdę jest niesamowita wiedza i nastraja tak jakoś dobrze do towarzyskiego życia. Zatem w ruinach albo na ruinach, bo obie wersje się wydarzyły podczas pewnej wycieczki i o tych ruinach jeszcze opowiem, między otworem po dawnych drzwiach najprawdopodobniej, a dziurami w dawnej podłodze z podpiwniczeniem spotkaliśmy panią Cecylię i otworzyliśmy temat karczemny. To była karczma. No. Nieduża. Gdzie z paleniskiem? No bardzo często tak, no. O Jezu, coś łazi po mnie. Potrawy trzeba było przygotować. Nie, no tak, tylko no tam potrawy jak potrawy. Tam głównie wiadomo chodziło o sprzedaż alkoholu, bo to dawało największe zyski przede wszystkim dla samych harendarzy, ale przede wszystkim dla skarbu państwowego, tak? No tak zwana kapszczyzna, no to przecież właśnie od wyszynku, od sprzedaży alkoholu. Kapszczyzna? Tak, taki podatek był. A ładnie się nazywa. No. Trochę dziwnie, ale ładnie. No, oj, tych podatków, słuchajcie, to było od cholery i ciut. Dążymy do tego, tylko bez ładnych nazw. A no właśnie, kiedyś to ładne było. Ładne przynajmniej, nie? No. Zawsze jakby. Powarszczyzna na przykład był, odważenia piwa, tak. Co to jeszcze było? Wino? Wino dużo. To nie było, no bo przecież to nie było nigdy wino. Nie, były i robiono oczywiście z tego, co było dostępne, o. Chmiel uprawiano tutaj, dlatego piwo robiono. Ta rozmowa miała miejsce na terenie dawnego folwarku Żylicze. Trochę trudno tam trafić, tak mówiąc szczerze. Jeżeli się już trafi, a warto się wysilić, to miejsce działa na wyobraźnię. Cudowna jest aleja, która prowadzi do dawnych włości de Virionów, no ale historia tego miejsca nie obfituje w cuda, taka osadzona w rzeczywistości jest. Niby dworskie konotacje, ale właściwie dworku czy też dworzyska tam nie było, zwykłe drewniane domiszcze, z którego nic już nie zostało, park pozostał. Przepiękny, choć bardzo zarośnięty i jeszcze do tego pozostałości po zabudowach gospodarczych i ta wszędobylska omszałość, zdziczenie terenu, ruiny, no bajka. Jak całe Krynki zresztą i okolice, ale w sumie to żadna bajka, bo pani Cecylia spotkana o zmierzchu, w ruinie, wytłumaczyła wszystko bez bajania. Drugi był Iwan Sokołow i ta część, w której my jesteśmy, przypadła Sokołowowi, to znaczy to też taka trochę skomplikowana historia. Jakbyście Państwo chcieli się więcej dowiedzieć, pisałam w 2018 roku artykuł z dziejów Parku Podworskiego w Krynkach i on jest zamieszczony w Biuletynie Konserwatorskim Województwa Podlaskiego i też między innymi właśnie tam i jest ten właśnie plan i wyjaśniam, jak to było z tym podziałem, także to dopiero po trzecim rozbiorze Polski to poszło w ręce prywatne. W 1834 roku spadkobiercy tego Iwana Sokołowa, bo on już nie żył, sprzedali tą majętność Janowi de Virion, był wcześniej właścicielem miejscowości po ojcu, miejscowości Liszki, dzisiaj na Białorusi, tam był piękny majątek. Niestety po wojnie trafił, to wiadomo, jak nie PGR-y, to jakieś tam szkoły. Teraz jest dwór, piękny dwór i kiedy tamten dwór się właśnie w Liszkach spalił, to wtedy Virionowie odkupili tutaj w Krynkach i w zasadzie od 1834 roku do II wojny światowej nazwisko de Virion, no nazwisko znane. Ostatnim był Marian Józef de Virion, zresztą walczył i w wojnie polsko-bolszewickiej, potem właśnie w kampanii wrześniowej był uwięziony w obozie jenieckim, ale udało mu się uciec, no i potem wyemigrował do Kanady i tam już właśnie... A co się stało z tym oryginalnym dworkiem jakby? To znaczy tak, oryginalnego dworku już prawdopodobnie nie było po I wojnie światowej, no bo też jest taka prawda, że nawet ten ostatni właściciel, to on tak naprawdę tutaj nie przebywał, on tu tylko przyjeżdżał w w celu doglądania interesów, ewentualnie na kanikułę tak zwaną, czyli na wypoczynek. Całymi dobrami zarządzał niejaki Jerzy Komorowski, który miał pełnomocnictwa do wszelkich czynności prawnych, gospodarczych itd., itd. Także sam Józef Marian tu nie przyjeżdżał. Zresztą on był prawnikiem z wykształcenia i był radcą prawnym w Ministerstwie Wojny. Jakoś to inaczej tam się nazywało przed wojną, tak. Ale w związku z tym nie było tutaj jakiegoś budynku mieszkalnego fajnego? Nie, był. To był duży dom drewniany. Duży dom, a nie pałac. Centrum parku? Bo tam znacznie. Tak, tam właśnie był ten duży budynek mieszkalny, ale mówię, to był duży, normalnie duży budynek mieszkalny, miał kilka pokoi, tam powiedzmy kuchnię i tak dalej. Żaden pałac, żaden dworek i tak dalej, i tak dalej. Dalej tutaj ta ściana taka, która była jadąc w dół po prawej, to jest prawdopodobnie pozostałość ogrodzenia. I tam widać też kamienie po fundamentach. Te domy po drugiej wojnie. No to, żeby tak sobie porozmawiać w ruinach o ruinie i nie tylko o ruinie, trzeba o zachodzie słońca postarać się o nową znajomość, nienachalnie. Wystarczy grzecznie się przywitać, można zagaić i już polecam zawsze i wszędzie. I mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Dziennik Zmian nie zrujnował niczyjego dobrego humoru, ani marzycielskiego nastroju, a wręcz przeciwnie. Przy okazji przypominam, że można autorce postawić kawę. Link w opisie. Dziękuję. Miłka Malzahn.